Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Otóż zmiana jest oczywiście ze wszechmiar uzasadniona, tym bardziej, że ta zmiana powinna być wprowadzona, jeżeli chodzi o artykuł zarówno 165, paragraf 2 kodeksu postępowania cywilnego, jak i 1135 ze znaczkiem 5, dlatego że przecież ta regulacja, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące europejskich regulacji w sprawach doręczeń w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, była już rozstrzygnięta rozporządzeniem z 2007 roku. I rodzi się jakby podstawowe pytanie, dlaczego w tych sprawach tak długo procedujemy, tym bardziej, że przecież w sprawach dotyczących kaucji aktorycznej ta regulacja w artykule 1119 KPC została już ukształtowana. No jest tu, rodzi się tu pewien jakby dylemat dotyczący pewnego, no nie powiem, że niechlujstwa ze strony ministerstwa, czy braku jakby rozeznania wszystkich regulacji zawartych w przepisach KPC, skądinąd zasadnych. I dopiero interwencja w tej materii związana z ewentualnym postępowaniem w trybie artykułu 258, naruszenia artykułu 258 w związku z artykułem 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej spowodowała taką reakcję szybką ministerstwa. Dobrze się stało, że ta reakcja się pojawiła, tym bardziej, że podkreślam, ten artykuł 165 rzeczywiście ułatwia życie Polakom, ale nie tylko Polakom mieszkającym za granicą, bo to nie dotyczy osób tylko zamieszkałych, ale osób, które mają zwykły pobyt za granicą. Więc takie osoby, które mają zamieszkanie czy zwykły pobyt za granicą, mówię to w artykule 1135, były zobligowane do tego, żeby, jeżeli nie było to zamieszkanie w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w Polsce, były zobowiązane do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń. To rodziło bardzo poważne konsekwencje. Oczywiście konsekwencje takie, że brak tego pełnomocnika skutkowało tym, iż pismo procesowe zostawiało się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, już nie mówię o kwestiach dotyczących wnoszenia środków odwoławczych w takiej materii, czy informacji odnośnie możliwości wnoszenia środków odwoławczych. W związku z powyższym ta regulacja w artykule 1135 jest ze wszechmiar uzasadniona, ogranicza zakres dotychczasowej regulacji i daje szansę nie tylko obywatelom polskim, ale obywatelom Unii Europejskiej do tego, żeby jeżeli są zamieszkałymi, czyli przebywają zamiarem stałego pobytu lub tylko mają zwykły pobyt na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, ażeby było tak zwane efektywne doręczenie. Oczywiście rodzi to wiele konsekwencji po stronie sądu, który musi efektywnie poszukiwać i doręczać te pisma procesowe. Oczywiście zobowiązuje stronę do tego, żeby wskazała tą osobę i adres ewentualnie do doręczeń. Konsekwencją tego są dalej idące koszty, które z tego wynikają, o których tutaj my nie jesteśmy w stanie tych kwestii rozstrzygnąć z bardzo prostego powodu. Tych kosztów jeszcze na dzisiaj nie znamy. Ale też bardzo ważny artykuł 165, paragraf 2, dlatego że dotychczas te kwestie były dosyć restryktywnie przestrzegane przez sąd i rzeczywiście niedoręczenie pisma poprzez placówkę pocztową w terminie określonym, czy to będzie termin ustawowy, czy termin sądowy, powodowało szczególnie w aspekcie środków odwoławczych bardzo poważne konsekwencje procesowe. W związku z powyższym dzisiaj złożenie takiego pisma przez obywatela polskiego lub innego obywatela Unii Europejskiej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego polskiego czy innego operatora Unii Europejskiej będzie skutkować przy zachowaniu oczywiście terminu tak zwanym skutecznym wpłynięciem takiego pisma do sądu. Czy to będzie operator francuski, niemiecki czy angielski, zawsze to będzie dla obywateli polskich, a przecież jest ich masa poza granicami naszego kraju, będzie zawsze to gigantyczne ułatwienie. I oczywiście ochrona ich praw procesowych, bo ja nie ukrywam, że w praktyce to spotykałem się z takimi sytuacjami, kiedy osoba w braku wiedzy rzeczywiście tej, no, dotyczącej wykładni chociażby przepisów w tym zakresie obecnie obowiązującego artykułu 165 nadawała pismo procesowe w obcej placówce. W dobrej wierze działając, niestety to pismo przekazywane do polskiego operatora już było po upłynięciu tego terminu, czy to sądowego, czy terminu wyznaczonego przez sąd, czyli terminu sądowego. I co? I no, zdarzał się poważny problem, mówiąc inaczej, był to dla niego poważny klops. Oczywiście jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie takiego terminu, ale tu musiał być wykazywany brak winy, a ten brak winy często niestety sądy nie uznawały, sam fakt braku wiedzy w tejże materii. Natomiast pojawia się problem, o który ja będę jeszcze pytał pana ministra, ale to w tej turze pytań, dlatego że ta regulacja, z uwagi na to, że
Regulacja europejska jest z 2007 roku. Potem mieliśmy kaucję aktoryczną. Teraz mamy kwestię 1135 ze znaczkiem 5 i artykuł 165 paragrafa KPC. Pytanie, które się pojawia, czy to jest już pełne uregulowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, ale to będę pytał w turze pytań. Dobre regulacje w dobrym kierunku, szkoda tylko, że tak późno i że robimy to pewnymi elementami, pewnymi kawałkami, powinniśmy to uregulować w sposób kompleksowy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.